Siema. Na pewnym etapie gry w grze Wiedźmin 3 natrafiamy na ducha zaklętego w drzewo. Stajemy wtedy przed wyborem uwolnienia go lub nie. W zależności, którą z opcji wybierzemy, dzieją się różne rzeczy. Ale tak naprawdę gra na żadnym etapie nie mówi nam czym lub kim był tak naprawdę duch zaklęty w drzewo. Więc postanowiłem zagłębić się w temat i odpowiedzieć wam właśnie na to pytanie. Ten odcinek jest też bezpośrednio powiązany z następnym odcinkiem i będzie to taka mini dwuodcinkowa seria, bo jak się okazuje, chociaż teoretycznie w grze stajemy przed wyborem zabicia ducha lub uwolnienia go, jest jeszcze trzecia, ukryta opcja. Ale wpierw, zanim w ogóle zdecydujemy, co powinniśmy z nią zrobić, musimy zrozumieć, kim lub czym jest duch zaklęty w drzewo. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo 96% osób ogląda te materiały, a nie subskrybuje. Nie bądź w tym gronie, możesz też wpaść na Twitcha, zostawić tam followa, czy na Discorda, gdzie można sobie popisać na różne wiedźmińskie tematy i nie tylko. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Na pewnym etapie poszukiwań Ciri, Geralt trafia do Velen, a wkrótce na Krzywuchowe Moczary, gdzie poznaje pewne trzy wiedźmy. Te obiecują nam pomoc, ale w zamian za nią chcą, abyśmy rozwiązali problem wsi Sztygary. Problemem okazuje się miejsce, które zwą Szepczącym Wzgórzem, na którym podobno żyje krwiożerczy potwór. Kiedy Geralt przybywa na miejsce, pozbywa się on lokalnych potworów, a potem dociera do Serca Wzgórza. Dosłownie, Serca Wzgórza. Stoimy wtedy przed wyborem uwolnić ducha lub go zabić. W zależności na jakim etapie robimy tą misję, będziemy mieli kilka różnych zakończeń, ale to kwestia na następny odcinek. Powiadają, że na początku było ich cztery. Matka, ta która wie, pani lasu, przybyła tu z dalekiej krainy. A ponieważ doskwierała jej samotność, z ziemi i wody stworzyła trzy córki. To fragment książki, którą możemy znaleźć w Wiedźminie, o tytule Ta, która wie. Z tego fragmentu możemy się dowiedzieć, że duch zaklęty w drzewo to tak naprawdę matka trzech wiedźm z Velen, która jeszcze przed wiekami zawędrowała właśnie do tego miejsca i tu się osiedliła. I ta kwestia jest raczej bezdyskusyjna. Serce na pewnym etapie gry mówi nam też takie słowa. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druickim w Velen. To kolejna informacja, którą posiadamy o tym stworzeniu. Tylko ciężko dać tej informacji wiarę. W końcu, jaka druidka stworzyłaby tak naprawdę trzy potwory, jakimi są wiedźmy z Velen? Chociaż oczywiście w książce Ta, która wie, napisane mamy, że stworzyła je z ziemi i z wody. Co oczywiście pasowałoby do druidki, to jednak następną dużą poszlaką na zaprzeczenie tych słów są słowa Geralda, które padają na pewnym etapie misji, Szepczące Wzgórze. Jeżeli zdecydujemy się uwolnić ducha, będziemy musieli się udać po szczątki, właśnie tej, jak sama siebie nazwała, druidki. Jednak kiedy przybywamy na miejsce, Geralt mówi nam coś takiego. Te kości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. Oczywiście możemy zakładać, że wskutek jakiejś klątwy przemieniła się w inną istotę, co zresztą też pasuje do tego, co zaraz wam przeczytam. Jednak ze zgromadzonych danych nie możemy być tego pewni. Możliwe jest też, że była to jakaś unikatowa, pokoniunkcyjna istota, których przecież przybywało na kontynent całkiem sporo. Dalsza część książki, która opisuje właśnie tego ducha, zaklętego w drzewo, brzmi tak. Dawno, dawno temu, matka władała niepodzielnie całym Velen, a córki nosiły do niej prośby i były jej głosem. Każdej wiosny składano pani lasu ofiary z plonów, zwierząt i ludzi. Jednak z biegiem lat pani lasu pogrążyła się w szaleństwie. Coraz głębiej i głębiej. Jej szaleństwo udzielało się całej krainie. Ludzie porzucali dobytek i ruszali na moczary, by stać się łupem bestii, albo mordowali się nawzajem. Velen tonęło we krwi. Widząc, że kraina ginie, córki postanowiły ją uratować. Gdy nastała wiosna, w noc składania ofiar, córki zabiły matkę i pogrzebały ją na moczarach. Jej krwią podlały dąb na szczycie Ard Kerbin
i od tego czasu drzewo rodzi dobroczynne dla ludzi owoce. Nieśmiertelnego ducha pani, który nie chciał opuścić umiłowanej krainy, córki uwięziły. Po dziś dzień jest on przykuty do szepczącego wzgórza, gdzie błąka się w bezsilnym gniewie. I tak kończy się książka, ta która wie. Oczywiście w tym praktycznie jedynym źródle informacji za dużo informacji nie ma. Prędzej książka rodzi pytania. Skoro córki postanowiły uratować krainę Velen i nie chciały, by kraina stawała we krwi, dlaczego teraz same zachowują się, jak się zachowują? Przecież dobrze wiemy, że wiedźmy z Velen, tak zwane panie lasu, no nie są to najbardziej dobre duszyczki w tej krainie, a może jednak są. Wiemy dobrze, że panie lasu mają powiązania z dzikim gonem. Wiemy również, że żywią się ludzkim mięsem, głównie dziećmi. Czerpią siłę z wywaru, ważą ludzkie mięso. Ale wiemy również, że mieszkańcom Velen pomagają w wielu sprawach. Często każą sobie płacić za to wysoką cenę, przykładowo oddawać dzieci lub odcinać uszy. Jednak wszystko ma jakiś cel. Nie jest wymierzoną okrutnością w celu czerpania satysfakcji. Dlatego co do ducha mam dwie teorie. Pierwsza to taka, w której zakładamy, że duch zaklęty w drzewo to faktycznie matka trzech wiedź z Velen. Matka była jak córki. Był to jakiś pokoniunkcyjny potwór, który przybył do Velen wieki temu. Żywił się mięsem dzieci, tak jak panie lasu. Jednak nigdy nie krzywdził ludzi dla rozrywki. Aż z jakiegoś powodu matka zaczęła tracić rozum. Panie lasu ją zabiły. Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Jej krew wylały na wielkie drzewo, by te dla ludzi rodziło życiodajne owoce. Matka nie chciała opuścić swojego ukochanego miejsca, więc panie lasu musiały ją uwięzić. Postanowiły zrobić to właśnie na szepczącym wzgórzu. Matka jednak zaczęła ponownie przejmować kontrolę nad regionem, doprowadzając do licznych śmierci w tamtych okolicach. A my w grze stoimy przed wyborem uwolnienia jej lub nierobienia tego. I chyba jak dla mnie osobiście jest to właśnie najbardziej prawdopodobna wersja tego, kim tak naprawdę jest duch zaklęty w drzewo. Ale jest jeszcze druga teoria. Druga teoria mówi o tym, że te całe krzywuchowe moczary są tak naprawdę przeklęte. W tej teorii matka była druidką, która pewnego dnia zawędrowała do Velen. Stworzyła ona trzy córki, które pomagały jej w zarządzaniu tą krainą. Jednak w pewnym momencie zaczęła wariować. Córki, widząc to, że ich matka zaczyna jeść ludzkie mięso, postanowiły je zabić, a z jej jeszcze życiodajnej krwi druidki stworzyły dąb, który zaczął dawać obfite dla ludzi owoce. Wkrótce jednak i trzy córki zaczęły wariować, stając się tym, kim są teraz. Krwiożerczymi potworami, które dają jeść ludziom Velen tylko po to, by później tych ludzi zjeść. Kierowane nienawiścią wysyłają Geralta do matki, by ten zabił ducha zaklętego w drzewo. I chociaż chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem na samym początku, kim lub czym jest duch zaklęty w drzewo, to niestety przy tak małej ilości informacji jednoznacznie odpowiedzieć niestety nie mogę. Chociaż kierowałbym się ku tej pierwszej teorii. I muszę zostawić was, żebyście sami zdecydowali, czy sama książka mówi prawdę, czy może któraś z tych teorii wydaje wam się bardziej prawdopodobna. Całkiem możliwe, że odcinek o ukrytym zakończeniu właśnie z misji Szepczące Wzgórze jest już na moim kanale, więc możecie tam wpaść, a jeżeli nie, to na pewno niedługo się tam pojawi. Możecie więc zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić odcinka. Na mieście słuchy, że 96% osób na Janka ogląda. Nieeleganckie zachowanie. Możecie też wpaść na Discorda, tam można ze mną popisać, czy z innymi, na temat Wiedźmina. I możecie też wpaść na Twitcha, zostawić tam followa, tam też zapraszam. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.